Tutaj są. Dobra. Tak, kochanie. Kiedyś w Towarzystwie Ochrony Zwierząt. Hej. Hej, Deacon. Adi sama to wyrzeźbiła. Jest piękne, prawda? Dzięki. Tak, to kawałek sekwoi. Był u Majka w pokoju. Kiedyś mówił, że jak to wszystko przycichnie, wykroi z tego planszę do Chińczyka. Czekaj, że co? Ale on przecież w to nie grał. Mike lubił Chińczyka? Nie, ale o to chodziło, że pewnego dnia znowu będzie miejsce na takie rzeczy. A to? Co tu jest napisane? Ja tam nic nie wiem, ja tylko ryłam. Jest takie stare hinduskie powiedzenie. Moja matka mnie nauczyła. To znaczy, rzeki nie piją swojej wody, drzewa nie jedzą swych owoców, a chmury nie chłoną swojego deszczu. To, co mają wielcy, zawsze ma służyć dobru innych. I co myślisz? Wiesz, gdyby to usłyszał od ciebie, na pewno by to docenił. Tak, myślę, że gdyby Mike tu był, to pewnie powiedziałby coś w stylu, co to w ogóle znaczy? Co? No weź. Rację. Powiedziałby, co to do cholery ma znaczyć. A potem by dodał, co tak bez sensu sterczysz, świat się sam nie uratuje, szlak by to już do roboty. No, i znowu w sedno. Dalej, ludzie, czas do roboty. O, a mówiłam kiedyś o tym, jak żelazny Mike spotkał Adi mnie po raz pierwszy w tej chacie przy płonącym kominku. No, to było dobre. Okej, to leżymy sobie Nie, wtedy szłyśmy już na całą. Co? To był pierwszy raz. I wchodzi żelazny Mike. Nie musicie mi tego mówić. Już dość. Nie, wcale, że nie miał. Jaki z ciebie zdeworczy? Nie wiem, czy cię. Mamy tutaj wieczystego! Ej, wow! Spoko! Ja ją znam, a odłóż to jest dobrze. Okej, zajmij się nią. Nie mój problem.
To twoje kółka? Straszny szajs, no ale jeździ. Słuchaj, nie wiem, czy zostajesz na dłużej, ale Ricky może rzucić okiem. Mam trochę trofeów na handel. Okej. No to pewnie trzeba cię przedstawić. Jemu Haslinowi, to nasz zbieracz trofeów. To gdzieś tam. Nie zostaje. Nie zostaje w żadnym obozie. No to rób, co chce. Skoro już tu jesteś, chętnie bym cię przedstawił pewnej osobie. Nazywa się Sara i miała małą siostrę, która... No i ta jej siostra kojarzy mi się z tobą. Więc pomyślałem, że być może się polubicie. Miałam siostrę. Starszą ode mnie. Wkurwiała mnie. To zupełnie jak z moim starszym bratem, Puzer. Też mnie wkurwia. Chociaż w zasadzie to nawet nie brat. Byliśmy razem w takim klubie. Ogólnie rządzi tu teraz ochroną, więc powinnaś go poznać. Mówiłam, że nie zostaję. No wiem przecież. Serio, rób co chcesz. To jaką spluwę tam masz? Na pewno zawsze pilnujesz, żeby mieć amunicję pod ręką? Ta, pilnuję, jest spoko. No, bo ja akurat miałam z tym problem. Przyznam, że nie spodziewałem się kolejnej rozmowy z tobą. Coś się stało? Mów. Uwierz mi albo nie, ale dobrze cię spotkać. Ta noc na Wyspie Magów chyba średnio wyszła. Jak ci mogę pomóc, O'Brien? Przyszedłem cię ostrzec. Ostrzec? Ale że przed czym? Pamiętasz może, mówiłem ci, że zarażeni ewoluują. Ta, pewnie. Świrus to świrus. I co mnie to obchodzi? Ten szczep wirusa wpływa na cały nasz system nerwowy i limfatyczny. To ciągle przyspiesza. W postępie wykładniczym. Ci nade mną, rzecz jasna, cały czas wiedzieli, co się święci. To dlatego byli tacy ostrożni. Nic nie mówili. To nadejdzie. Przykro mi. Nie ma szans, żebyś to powstrzymał. Nikt tego nie powstrzyma.